Cześć! Przed Tobą kilka newsów ze świata krypto z ostatnich dni. Jak podaje Cointelegraph, Oman uruchamia centrum wydobywania kryptowalut o wartości 350 milionów dolarów. Jak możemy przeczytać w artykule, jest to już drugie tego typu miejsce uruchomione w kraju w ciągu ostatnich 10 miesięcy. Według publikacji Oman Daily Observer, centrum hostingu danych i wydobywania kryptowalut zostało otwarte w specjalnej strefie ekonomicznej o niskich podatkach dla korporacji. Miejscowa firma Exahertz będzie zarządzać centrum we współpracy z firmą blockchain Moonwalk System, której siedziba znajduje się w Dubaju. Według raportu centrum kosztowało około 350 milionów dolarów i będzie korzystać z najnowszego sprzętu od Bitmain Technologies. W planach jest uruchomienie 15 tysięcy maszyn do października 2023 roku. W tej chwili w centrum pracuje 2000 maszyn zużywając 11 MW mocy. Centrum jest częścią planu przyspieszenia digitalizacji gospodarki Omanu, która zależna jest głównie od eksportu ropy naftowej. Poprzednie centrum wydobywcze uruchomiono w listopadzie 2022 roku, przeznaczając na ten cel około 389 milionów dolarów. 27 lipca rząd Omanu opublikował dokument konsultacyjny w sprawie krajowych ram dla kryptowalut. Mogą one wymagać od dostawców zasobów cyfrowych otwarcia lokalnego biura w Omanie, a także przeprowadzania audytów chronionych aktywów oraz przedstawienia dowodów posiadania rezerw. Ekspert do spraw kryptowalut przewiduje, kiedy cena Bitcoina wróci na poziom 30 tysięcy dolarów. W niedawnym wywiadzie dla portalu Being Crypto, ekspert do spraw kryptowalut z giełdy StormGain Dmitrij Noskow przedstawił przyczynę niedawnych spadków ceny Bitcoina, a także swoje przewidywania dotyczące momentu, kiedy cena może wrócić na poziom 30 tysięcy dolarów. Według Noskowa głównym czynnikiem wpływającym na cenę Bitcoina jest polityka stóp procentowych Rezerwy Federalnej. Wzrost stóp powoduje, że inwestorzy przenoszą środki z kryptowalut do aktywów w dolarach. Na cenę kryptowalut wpływają także ostatnie akcje egzekucyjne ze strony Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd kierowane w firmy kryptowalutowe. Jak wiemy, komisja pozwała giełdę Coinbase oraz Binance, a także złożyła apelację od orzeczenia sądowego w sprawie Ripple Labs, które uznało, że XRP nie jest papierem wartościowym. Oprócz tego komisja opublikowała listę kryptowalut, które uznała za papiery wartościowe, w tym m.in. Solanę i Cardano. Noskow powiedział, że przy obecnych warunkach rynkowych cena Bitcoina ma szansę przekroczyć 30 tysięcy dolarów do końca tego roku. Niemniej jednak, nawet jeśli Bitcoinowi uda się przekroczyć tą psychologiczną barierę wcześniej, to mało prawdopodobne jest według niego, aby ten wzrost się utrzymał. Jeśli uważasz ten materiał za wartościowy, polub go i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z nowościami ze świata krypto. Watcher Guru podaje, że Robert Kennedy Jr. nazywa Bitcoina testem wolności. W niedawnym poście na Twitterze kandydat na prezydenta Robert Kennedy Jr. nazwał Bitcoina testem i gwarancją wolności. Uczynił on aktywa cyfrowe kluczowym elementem swojej kampanii, a jego oświadczenie jest w podobnym nastroju, jakie kandydat podzielał w ostatnich miesiącach. Kennedy nazwał siebie dożywotnim obrońcą swobód obywatelskich, a następnie nazwał Bitcoina testem dla wolności, który jest z tymi swobodami silnie powiązany. W obliczu zbliżających się wyborów prezydenckich aktywa cyfrowe z pewnością będą ważnym elementem dyskusji. W ostatnich latach regulacja branży stała się jednym z głównych podejmowanych tematów. Zwycięzca będzie musiał zatem w jakiś sposób rozwiązać ten trwający konflikt. Kennedy otwarcie wypowiadał się na temat pozytywnych aspektów Bitcoina i swojego stanowiska. Ostatecznie wprowadził go także jako formę dotacji na swoją kampanię prezydencką. Otwarcie potępił on także działania rządu mające na celu zmniejszenie obecności aktywów cyfrowych oraz rozwijanie projektu CBDC Rezerwy Federalnej. Kennedy potwierdził także niedawno, że sam zakupił Bitcoina dla siebie i swoich dzieci. Zdecydował się na to po swoim wystąpieniu na konferencji Bitcoin Miami, aby pokazać swoim wyborcom, że wierzy w to, o czym mówi. Czy chcesz kupić lub sprzedać kryptowaluty za gotówkę? Zapraszamy do stacjonarnego kantoru, którego biuro znajduje się na poziomie -1 hotelu Marriott w Warszawie. Zapewniamy przyjazną atmosferę i 100% dyskrecji przy wymianie kryptowalut. Na hasło TUK prowizja od wymiany wyniesie jedynie 2%.
Przed przyjazdem umów się z nami przez telefon lub e-mail. Zapraszamy! Dzięki za wysłuchanie! Po rozwinięciu opisu tego filmu znajdziesz różne przydatne linki, w tym m.in. tuk.pl, skąd szybko trafisz na najważniejsze platformy, takie jak chociażby SimpleSwap, gdzie błyskawicznie dokonasz zamiany kryptowalut bez zbędnych kroków, nawet pomiędzy różnymi łańcuchami. Znajdziesz tu także największe na świecie giełdy kryptowalut, takie jak Bybit, gdzie nie tylko możesz handlować kryptowalutami w sposób tradycyjny, ale także tradować z wykorzystaniem aż 125-krotnej dźwigni. Dla korzystających z dźwigni Bybit oferuje także bonusy w postaci voucherów pieniężnych, a ich wysokość zależy od Twojego zaangażowania. Znajdziesz tu także giełdy zdecentralizowane, czyli potocznie DEXy, a także sekcję poświęconą poradnikom. Jeśli masz jakieś pytania, to zachęcam do dołączenia do grupy Kasa z Neta na Telegramie. Dzięki za uwagę i do następnego!